Co roku 1 maja obchodzimy Święto Pracy, które w Polsce zostało ustanowione w 1950 roku. Dawniej tego dnia organizowano pochody składające się z tysięcy osób. Jak tczewianie to wspominają? Niech żyje przyjaźń młodzieży polskiej i radzieckiej. Armia bojowników socjalizmu i pokoju. To tylko niektóre hasła dawniej towarzyszące w Tczewie pochodom pierwszomajowym. Ówczesna prasa informowała, że w naszym mieście uczestniczyło w nich nawet 16 tysięcy mieszkańców. Pochody pierwszomajowe były masowe z racji tego, że to była uroczystość, w której każdy musiał wziąć udział. Dotyczyło to zakładów pracy, szkół, z różnego rodzaju stowarzyszeń, klubów sportowych. Każdy tego dnia powinien wziąć udział w takim pochodzie. Brano w nich udział aż do samego końca PRL-u. Do roku 89 ludzie musieli właśnie brać w nich udział i przychodzić na tego typu wydarzenie. Na pewno nie było to nic przyjemnego, chociaż po takich wydarzeniach władza starała się pokazać swoje ludzkie oblicze, czyli były różnego rodzaju stragany, jarmarki, na których można było zakupić nawet i towary deficytowe w tamtym czasie. W Tczewie pochody pierwszomajowe zawsze miały takie swoje dwa kluczowe miejsca. Pierwszym z nich to było prezydium, czyli dzisiejszy urząd miejski, gdzie była trybuna honorowa, na której zasiadały władze miasta i oczywiście władze partii. Drugim punktem kluczowym był Plac Wolności, czyli dzisiejszy Plac Hallera, gdzie te pochody się spotykały i odbywały się oczywiście apele, tudzież takie słynne pogadanki. Czy Państwo pamiętają pochody pierwszomajowe? Gdzie żeśmy uczestniczyli? W szkole, w pracy. Jak one wyglądały? Co się w nich... Nie. Żeśmy czekali po pochodzie na otwarcie sklepów i kiełbasę kupowaliśmy. Trzeba było na to przejść? To było obowiązkowe? No raczej to znaczy, tak. Na początku tak. Nikt nie mówił, że trzeba, ale obecność wskazana była. Czyli coś takiego obecnie powinno być? Takie pochody pierwszomajowe? To znaczy pochody mogłyby być, bo to jest fajne. Spotkania rodzinne ze znajomymi można byłoby się spotkać, ale nie pod przymusem. Polak zawsze lubi iść, jak coś jest przymuszane, a dalej to było bardziej jakby z przymusu, także każdy to tak niemile też wspominał. No. Uczestniczyła Pani? Tamte czasy oczywiście. Sama uczestniczyłam w tych pochodach. Jak Pani to wspomina? Bardzo miło. Tak ludzie się gromadzili, znajomych się spotykało, festyny się odbywały. Brakuje czegoś takiego obecnie? Powinno być? Bo teraz jak właśnie jest ta majówka, to mało co się dzieje. Jak Pan wspomina te pochody? Różnie. To zależy od pogody. A jak była dobra? Jak była dobra, to się maszerowało, bo dało kiełbasę i bułki. Bo w tym czasie było, wie Pan, jaki mortus był, nie? Było przymusowe, trzeba było, tak? Przyjść. Znaczy się, nie tyle przymusowe, ile obowiązkowe. To znaczy się, jeżeli... Były takie momenty, że za pochody płacili nawet, żeby tylko pójść, a były i takie, które konsekwencje się wyciągało. Co groziło za niepojawienie się na pochody? Że wie Pan, po premii można pojechać, awansu nie można doczekać, bo to wie Pan, był wrogo nastawiony do rzeczywistości wtedy, kiedy był ten ustrój taki, jaki był. A to źle czy dobrze, że nie ma tych pochodów? To źle, bo przynajmniej ludzie trochę wyszli na miasto. A tak to wyludnione wszystko, że nawet tutaj nie wiadomo, kto tu już mieszka. No to była taka spójnia właściwie, nie? Przeważnie zakłady. Zakłady i młodzież, wszystko szła, a teraz... Ale było to obowiązkowe. Czy to było dobre, że trzeba na to iść? A, ale tam nie było obowiązkowe. Obowiązkowe było, ale w szkołach. W zakładach to było, ale szkoły te nie. Szkoły, ja, bo moje dzieci szły i siostrzenica szła. To było obowiązkowe. Ale tam szli to szli, bo każdy się chciał jeden z drugim spotkać. Nie? Nam się podobało, bo południu zawsze chodzili sobie młodzi. Byśmy, o właśnie, wszystkim to, żebyśmy młodzi. I nas wtedy polityka nie zajmowała, tylko ta otoczka cała, to się z tym wiązali. Czy chodziło na spotkanie, trzeba było wysłuchać oficjalnie, chociaż wiele rzeczy nie docierało do nas, nie, ale po południu się szło na festy, na majówkę. Piękny miesiąc. To dziękujemy, bardzo życzymy udanej majówki tegorocznej. Dziękujemy.